Historia, którą chcę Wam opowiedzieć, jest tyle prawdziwa, co wymyślona. Przytrafiła się w zaścianku pod Sierpcem, gdzie życie toczy się jak 100 lat temu, statecznie, bez pośpiechu, zgodnie z rytmem przyrody. Na terenie resztówki dworskiej Bojanowo, z rządzeniem losu nierozparcelowanej, odtworzono rzędówkę, wieś charakterystyczną dla Mazowsza Płockiego. Po jednej stronie drogi ciągną się gospodarskie pola, po drugiej rzędem stoją chłopskie zagrody, jedne bogatsze, drugie biedniejsze. Z pierwszą zielenią ten sierpecki zaścianek ożywa. Właśnie wtedy zaczyna się ta Wojciechowa historia. Pewnego dnia sołtys przywiózł do wsi uczycielkę. Żeby dzieciska pod górkę i pod wiatr do szkoły chodzić nie musiały, a i wam, głuptakom, nie zawadzi przypomnieć sobie, jak po polsku poprawnie pisać, powiedział sołtys. Wojciecha naszedł pęd do wiedzy, ale nie o naukę mu szło. Uczycielka bardzo mu się spodobała. Czteroklasowe szkoły powszechne, utrzymywane przez gminy, zaczęły powstawać na wsi w okresie międzywojennym. Z reguły zatrudniały jednego nauczyciela, a na izbę lekcyjną wynajmowano pomieszczenie u jakiegoś gospodarza. Ponieważ krew nie woda, nie dziwota, że wkrótce pleban im pobłogosławił, a z cudownego zauroczenia zrobiła się codzienność. Marychna, co dzisiaj mamy? A ziemniaki, kapusta, żur, gotowana rzepa. Kruca fuks, co dzień to samo! Będziesz pracował lepiej, będziesz żarł lepiej. I dla świętego spokoju Wojciech zabrał się do roboty. Zapożyczył się u szwagra, kupił gadzinę, kozę, a nawet konia. Wiosną w sierpeckim zaścianku ruszają prace polowe. Przybywający goście mogą zobaczyć, jak wyglądała dawniej uprawa roli, co po czym następowało. Mogą uczestniczyć w żniwach, w wykopkach i w miodobraniu. Ten cykl imprez trwa aż do jesieni, zgodnie z kalendarzem. W kwietniu nasienie miej, oż bronuj i siej. Około Jerzego dokończ siewu twego. I przez wieki tych ludowych przykazań ludzie wsi się trzymali. Gdy chłop w pole do siejki uszał, dzban z wodą święconą ze sobą zabierał, by zagon poświęcić i znakiem Krzyża Świętego naznaczyć. A kiedy siejkę poczynał, pierwszą garść zawsze Panu Bogu poświęcał, drugą dla siebie wyrzucał, a trzecią dla ptactwa, co by mu szkody w zbożu nie czyniło. Najprostsze zagrody składały się z chałupy i budynku gospodarczego. Zagroda z dzierżąźni należała do zamożnego kmiecia, pana na 30 hektarach. Stać go było na osobny kurnik i oborę, spichrz i stodołę z dwoma klepiskami. W centralnym miejscu zagrody stoi gołębnik. Czujna Marychna dziś Wojciecha nie upilnowała. Najpewniej poszedł na skraj wsi, tam gdzie kuźnia, chałupa kowala i przybytek miły każdej chłopskiej duszy. A po robocie szedł spotkać się z chłopami do karczmy. Witajcie, Macieju! Ciężki dzisiaj dzień i skwarny. Szczęściem ku końcowi się już ma. Karczmarzu, antałek gorzałki dla wszystkich! W karczmie u Tomasza same regionalne pyszności. Świeże, zdrowe, gotowane z sercem. Na początek jest pajda chleba ze smalcem i kiszonym ogórem. No i naparsteczek czegoś na apetyt. Łyk przyjemności i dwa dni hałasu. Lepiej głowę zwiesić i iść prosto do chałupy, bo jak głosi ludowa mądrość, kapusty nie przesieka, baby nie przeszczeka. Co się dzieje? Kogo biją? Macieja baba bije! Taką babę mi się nie daj wos. Z takimi pijakami pożerać! Poszłami! Tyle roboty w domu, a oni mi go załe popijają! Do chałupy! Do chałupy!
Jak zwyczaj każe, przy chałupach rosły drzewa owocowe, a w ogródkach kwiaty i warzywa. Ściany bielono wapnem. Do mieszka ultramaryny dawała kolor błękitny. Wnętrze zdobiły święte obrazy, pasiaki na łóżkach, malowane skrzynie, a także papierowe kogutki i chlapoki poprzyklejane do powały. Życie rodziny chłopskiej toczyło się zwykle w izbie kuchennej. Za chwilę Wielkanoc i Marychna zabrała się za kraszenie i pisanie jajców. Potem przyjdzie kolej na wielkanocne baby i mazurki. Kwiecień obsypał drzewa i krzewy kwieciem. Pracowite pszczółki uwijają się przy zbieraniu pożytku. Pracowity Wojciech też się uwija w pocie czoła. I ani się człek obejrzy, a nastanie maj. Macie łąki umajone. A w majowe wieczory na wsi kobiety zbierały się przy przydrożnych kapliczkach Matki Boskiej, by odmówić litanię loretańską i powierzyć mateńce wszystkie swoje dzienne sprawy. Pomysł, by maj poświęcić Maryi, narodził się w średniowiecznej Hiszpanii. U nas majowe nabożeństwa zaczęto odprawiać w połowie XIX stulecia. Jak powiadają, modlitwą i pracą ludzie się bogacą. I tak, żyjąc w zgodzie z niebem i z matką naturą, Wojciech z Marychną dokupili ziemi i przeprowadzili się do dużej, dwutraktowej chałupy, takiej jak ta z Rębowa spod Wyszogrodu. Było w niej aż 8 pomieszczeń. W tym trakcie znajdował się pokój, sień, kuchnia i alkierz. Wyposażenie izb jest typowe dla wsi mazowieckiej lat międzywojennych. Żeby szczęście było pełne, do całej zagrody przynależał także wiatrak typu koźlak, obracany w zależności od kierunku wiatru. Kto się wiatrem karmi, nie utyje, głosi ludowa mądrość. Ale powiem wam, że jeśli idzie o właścicieli wiatraków, jest wprost przeciwnie. Do zobaczenia w Łuczykije, w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.